Agnieszka, cieszę się, że jesteś. I ciekawi mnie twoja emocja. Czy jesteś podekscytowana, przerażona? Czy może doszłaś do jakiegoś momentu, w którym zdajesz sobie sprawę, że musisz też swoje życie prywatne w jakiś sposób poukładać, żeby ci albo dali spokój, albo zrozumieli, gdzie jesteś? Jaka jest we mnie emocja? Jest we mnie bardzo dużo różnych emocji. Proszę. Teraz. Natomiast rzeczywiście jestem w momencie układania swojego życia i dlatego też dużo ciszy z mojej strony, bo to układanie wymaga ciszy. Natomiast Kuba, lubię ciebie i wiem, że są jakieś takie różne oczekiwania w ogóle, które sama trochę na siebie sprowadziłam, bo dałam dużo swojej prywatności do tej pory. Ale poczekaj, Tomek nie wiedział, o co chodzi. Ty nie wiesz, co się dzieje u Agnieszki prywatnie. To dobrze. Jest jedna osoba w Polsce, która nie wie. Ja myślę, że wiele więcej. Ja to dzięki Bogu, to dzięki Bogu. No super, bo są ludzie, którzy mają też swoje życie, nie żyją tylko życiem innych, nie? Mhm. Natomiast rzeczywiście sama trochę na siebie, wiesz, to ściągnęłam, że dałam dużo swojego życia prywatnego, co powiązało się z jakimiś, moim zdaniem, trochę absurdalnymi oczekiwaniami, że ja się teraz będę również tłumaczyła z tego, co się dzieje trudnego w moim życiu, nie? Okay. Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz, a dobrze i zakończmy. Ja prawdę mówiąc zaprosiłem cię dlatego, że będziesz brała udział w programie, który się nazywa Królowe Przetrwania. Dobrze mówię? Chyba Królowa Przetrwania. Albo Królowa Przetrwania i to jest prawdziwy hardkor. To prawdę jest. Mówiąc, wolałbym tam być niż się rozwodzić, zresztą mnie rozwód nie grozi. Ale powiedz mi, czy bycie taką najbardziej milczącą żoną ostatnich miesięcy to jest coś nobilitującego czy raczej męczącego? To jest uczucie wielkiej siły i mocy. O, a wytłumacz mi, na czym to polega, że... Ponieważ nie ulegam presji ludzi dookoła mnie, ludzi w mediach, dziennikarzom. Że muszę, że powinnam, że powinnam teraz udzielić 1000 wywiadów na temat. Nic nie powinnam.